Siemanko, Sezonie Tuba, tym razem Totolotek, wielka kumulacja, 20 milionów złotych do zgarnięcia. Żeby wygrać, trzeba grać. No i ja właśnie chciałem zagrać i się jakiś diabeł nie chciał, żebym zagrał, no. I zaraz ci opowiem, jaka to była historia. Udaję się do hipermarketu, gdzie jest totalizator również umieszczony, sportowy, żeby zakupić właśnie przy okazji, znaczy głównie szłem, żeby zakupić i przy okazji zrobiłem zakupy, no nie ważne, zakupić wygraną, zawsze chcę wygrać. No i miałem przy sobie tylko i wyłącznie smartfon Samsung Galaxy S21, którego nie mam przypisanego do niego konta bankowego, ani nie mam, mam tylko kartę taką przypisaną, że zbliżeniowo płacisz telefonem i tyle. Nie miałem portfela przy sobie, nie miałem nic, myślę, dobra, to będę się portfelami, kartami obtygowywał, nie? No i idę do właśnie tego totalizatora i dzień dobry, chciałem puścić totolotka, ale gdzie są druczki, proszę pani, na dużego lotka? Nie ma. U. No to to jak pani powiem te numery, to wpisze im pani? Wpiszę panu. A mogę zapłacić kartą? Nie. O, to jak? To co ja teraz zrobię? No to dobra, to idę do tych kas takich w hipermarkecie. Szanowni, macie taką usługę chargeback czy cashback, taką, że ja przykładam kartę i wy wypłacacie mi pieniążki? Nie, proszę pana, nie ma coś takiego. Dawniej było, teraz nie ma czegoś takiego. W hiper. Ja rozumiem, w jakimś małym sklepie, ale w hipermarkecie nie ma czegoś takiego, że zwracają ci różnicę w cenie, jak coś kupisz. Nie ma w ogóle. I co teraz? Dobra, jakiś bankomat mi zostaje. Dobra, idę do bankomatu. Stoję przed bankomatem, bo jakiś łysy coś tam szmyra przy tym bankomacie. I tak stoję, kurtka gruba, no to słuchaj, zaraz mi się robi ciepło, nie? Już mi się robi ciepło, już mi uszy robią się czerwone, nie? Od gorąca, się zdejmę tą kurtkę, dobra, czekam. Łysy coś tam szmyra przy tym bankomacie, co on tam robi już? Stoję za 3 minuty, tak zaglądam, on się ogląda, słuchaj, podejrzliwy, coś tam 100 złotych, kurde, wkręca, stoi coś tam, tego, mi się, co on wkłada piziorka do tej dziurki tam, co się dzieje, nie? Dobra, łysy ulotnił się, tak z tą stówką przykitrał, jest i uciekł. Dobra, podchodzę do tego bankomatu, bankomat Planet coś tam, jakieś tam, takie Planet tam też, nie? No i jest blik, ale nie ma tego, wiesz, żeby przyłożyć kartę, żeby ci wypłaciło, kurczę. No i co teraz? Otóż późna godzina, wszystko już prawie zamykają. Dzwonię do przyjaciela. Słuchaj, przyjaciele, cześć, co tam słychać? Potrzebuję pożyczyć 10 zł. Słuchaj, ty tak. No, jakbyś mi przelał, słuchaj, blikiem, ale ja nie mam blika. A żona nie ma aplikacji? No ma, ale nie ma blika. No ale jak nie ma blika? No ma aplikację w banku, to ma na pewno blika. Nie, my blika boimy się używać. Aha, no to dobra, to ja sobie jakoś poradzę. Słuchaj, tak to jest właśnie, tak to jest. 10 zł. Dobra, nie mam, teraz już wiesz, o co chodzi. Dobra, szukam nowego bankomatu, jakiegoś innego, nie? Jest jakiś bank, jakiś takiego polskiego banku na Pay. Dobra, to taki nowoczesny bankomat, to pewnie będzie. Jest blik, jest jakiś plik, czy żbik, ale nie ma sobie przyłożyć karty. Podaj kod. No skąd ja ci wezmę kod, jak nie mam aplikacji tutaj ani. Mam tylko przypisaną do płatności Google i tyle. No nie przygotowałem się z tym smartfonem. Muszę mu dodać, bo to najnowszy Samsung Galaxy S21. No i co teraz? Dobra, idziemy dalej. Trzeci bankomat. Kurczę, to tak dużo tu bankomatów nie ma. Może gdzieś jakiś znajdzie. Euronet bankomat. Podchodzę. To już było kawałek. Jest czytnik. I przyłożyłem. Normalnie sobie wypłaciłem 5 dyszeczek.
bo możesz 5 dych albo stówkę, nie, wie, nie więcej, nie mniej. No to no dobra, no to 5 dych, bo to nie potrzeba. No i wypłaciłem, no i wracam tam do tego punktu. Dzień dobry, no to do tego, chcę kupić dwa totolotki, na chybił trafił i dużego. Z plusem? Nie, proszę pani, bez plusa. Zawsze ten plusem, chciał z plusem, czy zakupił? Z plusem, dobra. No i mówię tej pani, tej liczby tam, 1, 2, 3, nie? Ona, przepraszam, ale nie ma internetu i nie możemy zrealizować tego zamówienia. Aha, zobacz, wszystko jest tak, jakbym to coś, no nie da się, no coś wszystko jest przeciwko, żebym tylko nie kupił tego totolotka, no. Ja już straciłem pół godziny, chodzę za tymi bankomatami, facet łysy stoi. Chcę się, kurczę, muszę mieć tego totolotka. Dobra. Wpisałem sobie w GPS-ie, gdzie jest, w Google Maps, gdzie jest kolejny totalizator. No i drałuję. No, zima, śniegi, rozumiesz. Lód. Ja się ślizgam. No dobra, ale doszedłem. Otwieram drzwi, a tam śmierdzi kupą. I ja tak mówię do tej pani, przy pani, proszę pani otworzyć drzwi, przewietrzy. Proszę! Co myślę, dobra. Dobra, ktoś się zesrał, ale kto? No, wali gównem. Dobra, to proszę, to lotka na chybił trafił i na tego, dobra, skasowałem je. No i dzwonię później do przyjaciela i mówię mu, że opowiedziałem mu całą tą historię. On mi mówi, że czekaj. Chciałem się spozorować, bo mi tu wyszedł ten łysy z Bezos. No. I kolega mówi, że kiedyś w piwnicy na mszy szatanistycznej też śmierdziało kupą. I on mówi, że to może być ten sam demon. No nie skomentowałem tego. Zakończyłem tę rozmowę. I trzeba teraz dokonać... która jest godzina? 22. 9, więc losowanie już było. Dokładamy sprawdzenia. Jak to mówię? Demon! Nie, to szczury jakieś. Dobra. Sprawdzenie. Lekarstwo wziąłem. No dobra, wszystko tak. Keno, wygraj 20 milionów. Zagraj, ale to już zagrałem. Co ten totolotek taką ma tą stronę, że ja ciężko w ogóle coś się odnaleźć. Kiedyś to było łatwo, tu marnąć cyferki. Jest to? Wyniki z dnia sobota, godzina 21.50. To już jest po. Brak wyników. Przepraszam, ale ja już chciałem sprawdzić sobie wyniki, jak odebrać wygraną. To bardzo mnie to interesuje, jak sprawdzę wyniki. Nie, bo to są gry lotto, a ja muszę znaleźć lotto. To jest to samo? No widzisz, to nie jest to samo. Tu jest 20 milionów. No. Bo tak jakieś gry lotto, to powinno być jedne, a nie, no. Lotto, dobra. Ktoś tam wygrał. Nie no! Jezu, dajcie mi... Przepraszam, to się przeciąga. Dobra, są wyniki. Jest! I teraz tak, z kiedy to jest? To jest ten nowy, data losowania 21. No dzisiaj jest 21, nie? Tak sprawdzając. A nie, bo to jest zeszłego miesiąca, to później sprawdzimy. 20 i teraz są to tak, najpierw są te chybił trafił. 2. Kurwa, jest 3. Zawsze tak jest. 20. Bliżej do milion, no może nie do miliona, ale to już, bo dwójki nie ma, ale bliżej do wygranej 21. Co to takie liczby głupie mi dają? 21 nie ma. 31 nie ma. Fucking shit. 33 jest! Dwójka jest! I ostatnia cyfra na chybił trafił to 44, której no nie ma, no dwójkę trafił. Ja już czuję tutaj ciśnienie mi zaczyna spadać, moje kolejne. Ja nie wiem, czy ja to przetrzymam. Super szansa. Nie wiem, jak się w to gra, więc
tego w ogóle już. I teraz moje cyfry. I to są cyfry 4. No nie ma. 8. Nie ma. 15. 16. 23. 42. Nie ma. A czek! To jest jeszcze nie koniec, bo ja mam jeszcze z zeszłego miesiąca totolotek, a on może zawiera jaką wygraną. Wygrał ktoś te 20 milionów, czy nie? Będą pokazane wygrane? Jak to się sprawdza, co wygrane? Co miesiąc zmieniają tą stronę? No kurza stopa, czarna amerykańska. Może to nie amerykańska, to w Polsce. Statystyki. To tutaj jest? Nie. Najwyższe wygrane. To w Strzyżowie to dobra, w Strzyżowie. Wyniki. Ale w... No nie wiem, gdzie to... Dobra, to wygrane są, dobra. To, a nie, bo to jeszcze nie ma. To z zeszłego miesiąca było. Znaczy, z zeszłego losowania. Popatrz, szóstka 8500. To za 8500 ja sobie Samsunga kupię telefon, albo pralkę, czy tam... No nie, może nie. 8 koła do pralkę to chyba drogo. Ale Samsung ten rozkładany kosztuje 8500 za piątkę w totolotku. To powinno mieszkanie, powinienem sobie kupić za piątkę w totolotku, a za szóstkę no to już 20 bań. I to by byłoby to. A ten taki wygrany. Dobra. Z 21. Szukamy. Z 21. Jest! Dobra. Jest tak. 10. Kurczę, nie ma, no. 20. Nie ma. 31. Nie ma. 36. Nie ma. 48. Jest. 43. Nie ma. Tylko jeden. Dlaczego? No to oszukali mnie terroryści. Hashtag bieda.pl. Nigdy nie zostanę milionerem. A mogło być tak pięknie. Już miałem plany, panie kolego. Miałem kupić Bentleya. Bo z takiego Bentleya to co, za 20 bań byś wygrał? Bentley, ale nie taki tam sportowy Bentley. To sportowy to dla pazisz. Bentley Mulsanne. Ja ci go pokażę. Model, o. Mulsanne. Tak, to jest właśnie takiego, wiesz, dygnitarzem. Jak jesteś takim dygnitarzem, to za pół bańki, to taki na promocji, 2.11. To używany też, ale powiedz, jakbym takim Bentleyem zajechał, to już do takiego Bentleya to już szofer jest potrzebny. To już szofer, panie kolego. Jest skóra w środku? A klima? No musi być, no, felgi dobre. Jest! Patrz, jaki Mulsanne. Wow, wielkie B. Wiesz, gdzie jesteś, rozumiesz? B jako... Bo na, jak buła, jak masz dużo buły, to masz właśnie B. Aj, kurde, z tyłu bym jeździł. Właśnie bo na, bo Mulsanne. To jest tak. Nawet ta nazwa Mulsanne, to tak wiesz, tak jak... Ach, on mi się bardziej podoba niż Rolls-Royce, panie kolego, Mulsanne, taki wiesz. Ach, kurcze, jest prestiż, nie? Szycie, porządne, to gdzie pies, on sobie swojego, nie? Ale słuchaj, ach! Jakbym pod remizę podjechał, dziewczyny by zobaczyły, no dobra. No jakiś dom trzeba byłoby kupić. No w tych pieniądzach, to myślę, że takie spokojne lokum by mi wystarczyło. Zobacz, i wyobraź sobie tuba, i Bentleyem Mulsanne podjeżdża i mówię, dzień dobry, może herbatki, może tego, i rozumiesz, i tu na werandzie, zobacz tutaj na ryb... No co się z tym dzieje z tym komputerem? Na werandzie tutaj tego Bentley się błyszczy, tam George, słuchaj, pucuje Bentleya. Mówię, George, trzeba przynieść herbatę dla państwa. I on przychodzi, słuchaj, tak pod garniturem i kładzie herbatkę. A jaką najlepszą? Francuską. O proszę, jaki ten. I tutaj łokietko jest, obraz. Aj, kurczę. Widzisz, i masz nawet okręt wojenny, to chyba jakiś dom marynarza, panie kolego. Ale piękny. I sobie wchodzisz tu, albo tu, albo tu. Słuchaj, siedzi ona, a ty wchodzisz z tej albo z tej.
I to jest właśnie tak. I takie kolumny. No nie wiem, czy jakbym pod wpływem tutaj szedł, czy czasem bym nie walnął dynką w tą kolumnę. No ale to musi jakoś podtrzymywać te stropy. Piękna kuchnia. O kurczę, jaka kuchnia, jak w staropolskich. Wow. A zmywarkę mają? Pewnie mają. I na piętro możesz wyjść. O, i sypialnia, ale piękne mają domy. I tutaj, tu siedzisz na tym czerwonym, tym takim, nie takim jak w moim rozpizdziowej starej wersalce, tylko na pięknym fotelu i podpisujesz czeki na okaziciela. Tak, na paliwo do Bentleya. O, to chyba jakiś muzyk był, że to maska hinduska i tutaj chyba nie granie na gitarze i nawet na flecie tutaj zagrał. Wow, no co nie. I taka przyjemność pani kosztuje 5900. No to z Bentleyem wychodzi 6,5. No to jeszcze by mi dużo zostało, panie kolego. No, różne rzeczy pokupywać. 1600 metrów, powierzchnia 438. No, dla dwóch osób 438 myślę, że jest całkiem. A jak to widzę teraz. Normalnie mi się pić chce. W Jarocinie. No to ja bym mógł mieszkać w Jarocinie. Dlaczego by nie? No. Ewentualnie jest też trzecia możliwość. Trzeba. Jest, działa? No, bo się to zepsuło. No, te demony chodzą. Trzeba byłoby przewalutować. 20, 3, 4, 5, 6. 20 milionów złotych na dolary. To byłoby 5 milionów 402 tysiące dolarów. Czyli 5 milionów. Dolarów. To ile? To byś miał 95 bitcoinów. O, i już, panie kolego. 96 prawie bitcoinów. I co byś z nim zrobił? Nie wiem, byś trzymał, aż byłby z tego miliard dolarów i w ten czas byś był najbogatszym człowiekiem. W regionie, no. Pozdrawiam i polecam.